Także jeszcze raz witam serdecznie Państwa. Tak jak wspominałem, nazywam się Jakub Stanasiuk i w firmie AEC Design pełnię funkcję inżyniera BIM, ale dla naszych klientów, dla wielu właściwie naszych klientów, również jakby pełnię rolę menadżera BIM i reprezentuję interesy zarówno inwestorów, projektantów, jak i generalnych wykonawców w trakcie oczywiście realizowanych przez nich projektów, zadań. I podczas dzisiejszego webinarium właśnie porozmawiamy sobie właśnie tej roli menadżera BIM z ramienia tych poszczególnych stron uczestniczących właśnie w tym procesie budowlanym. Zanim jakby przejdziemy do sedna tego naszego webinarium, chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na pozostałe role, które właśnie w tym łańcuchu dostaw również występują. I teraz widzą Państwo taki diagram, który jest dostępny w bimstandard.pl. I tutaj w tym podręczniku zostały wyszczególnione jeszcze takie dodatkowe funkcje, jak na przykład menadżer informacji projektu, czyli to jest taki menadżer BIM, ale ze strony zamawiającego. Oczywiście jego obowiązki, z tego względu, że on reprezentuje inwestora zamawiającego, będą troszkę inne niż menadżera BIM, na przykład projektu, ze strony biura projektowego, czy ze strony generalnego wykonawcy. Jeśli mówimy o tym procesie prowadzonym oczywiście z wykorzystaniem metodyki BIM, możemy również wyróżnić takie role, funkcje jak koordynatorzy BIM, może być koordynator główny, taki BIM projektu, no i później jakby na przykład koordynatorzy BIM w ramach poszczególnych branż. Oczywiście ilość tych funkcji, ilość wyszczególnionych ról zależy w dużej mierze od organizacji, od wielkości organizacji, od wielkości projektu. Także mogą być takie sytuacje, że spotkacie się Państwo z tymi wszystkimi funkcjami. No bardzo często występuje na przykład w ramach takiego projektu menadżer BIM bez koordynatora BIM, na przykład ze strony tutaj czy projektanta, czy generalnego wykonawcy. Czyli nie są wyszczególnione jeszcze dodatkowe role jakby oficjalnie, tak? Bo tutaj oczywiście mamy świadomość, że w trakcie realizacji takiego procesu no, jakby te poszczególne osoby wypełniają, tak? Czy pełnią jakby te poszczególne jakby funkcje, tylko one mogą nie być tak nazywane, tak? Natomiast ze strony inwestora zamawiającego czasem występują menadżerowie BIM, czasem występują menadżerowie informacji. Oczywiście tutaj kwestia jakby definicji tych ról może być różna. Jakby kluczową kwestią jest jakby dokładne określenie faktycznie tych obowiązków w wymaganiach i planie BIM. I zaczniemy od tego, jakimi umiejętnościami powinien taki menadżer BIM, tak, czy menadżer informacji dysponować. I tutaj te umiejętności podzieliłem na tak zwane umiejętności twarde, czyli związane na przykład z znajomością różnego rodzaju procesów, również jakby procesów BIM i standardów BIM, ale nie tylko jakby tych procesów związanych z wykorzystywaniem jakby tej informacji w tym procesie inwestycyjnym, ale również jakby takich pobocznych procesów, które również mają wpływ na realizację projektu. Również taki menadżer BIM powinien jakby posiadać umiejętność tworzenia tych standardów, tak? Tworzenia, aktualizacji, no i oczywiście wykorzystywania tych standardów w trakcie realizacji projektu. Ze standardami również oczywiście, szczególnie jeśli chodzi o no właściwie jakby wszystkie strony, tak, tego procesu inwestycyjnego, każda ze stron będzie te narzędzia wykorzystywała, tak, w sposób mniej lub bardziej zaawansowany, ale jakby to oprogramowanie się pojawi, stąd na pewno menadżer BIM musi posiadać taką umiejętność wykorzystywania tych programów, no i nawet bardzo często wręcz z tych programów będzie poszczególne zespoły szkoli. Tak? Tyle jeśli chodzi o umiejętności twarde. Oczywiście mówiąc tutaj o funkcji menadżera, czy BIM, czy menadżera projektu, również oczywiście nie możemy zapominać o tak zwanych umiejętnościach miękkich, które polegają między innymi na umiejętności budowania i pracy w zespole. Tak? Taki menadżer BIM będzie w takim zespole pracował, musi umieć
jakby współtworzyć ten zespół, pracować z poszczególnymi członkami tego zespołu, swojego zespołu, jak i zespołami również zewnętrznymi, tak? Oczywiście w zależności od tego, jaka strona przez tego menadżera BIM będzie reprezentowana. Jak to jakby typowy menadżer, dobrze by było, żeby również jakby posiadał taką umiejętność motywowania, tak, członków swojego zespołu do działania oczywiście zgodnie z ustalonymi standardami. No i oczywiście, jeżeli takie standardy są ustalane, no to wszyscy musimy się tych ustalonych zasad trzymać, tak? No i czasem może przyjść jakby potrzeba wyegzekwowania, tak, działania zgodnie z ustalonym procesem. No i oczywiście jak w każdym zespole, pracując jakby w takim zespole, musimy potrafić komunikować się z ludźmi, tak? Czy ze swoimi koleżankami, kolegami z pracy, czy również z osobami z zewnątrz, z którymi oczywiście będziemy cały czas w kontakcie. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o umiejętności menadżera BIM, menadżera informacji, czy też koordynatora BIM, również jakby chciałbym zwrócić uwagę na taką tabelę, która pojawiła się właśnie w podręczniku BIM Standard.pl, która właśnie wyszczególnia takie wymagania. One są jeszcze podzielone na doświadczenie zawodowe, kluczowe umiejętności BIM i takie jeszcze umiejętności dodatkowe. I tam właśnie w ramach tych grup wyszczególnione są jakby takie wymagania. I w kolejnych kolumnach wyszczególnione są właśnie te poszczególne role. Mamy tutaj menadżera informacji, menadżera BIM, koordynatora BIM. I tutaj jakby autorzy tego podręcznika starali się jakby wskazać, tak, które umiejętności, jakby którymi umiejętnościami poszczególne osoby pełniące dane funkcje powinny dysponować. No oczywiście to też nie jest wyznacznik, tak? Bardzo często zdarza się, że koordynatorzy BIM pełnią również funkcję menadżera BIM. Menadżerowie BIM pełnią dodatkowo jakby w ramach tej samej roli również funkcję koordynatora BIM. Także niejako te wymagania w takich sytuacjach możemy połączyć. Ale tak z ciekawości możemy sobie sprawdzić, tak? Czy ja na przykład pełniąc funkcję taką czy inną, spełniam na przykład te wymagania, tak? Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że to nie jest wyznacznik, to jest jedynie taka pomoc, która może jakby wskazać, tak, jakimi umiejętnościami powinienem dysponować, pełniąc tą czy inną funkcję. Tutaj oczywiście nie można zapominać o tym, że menadżer powinien być również liderem, tak? Pracując w zespole, także nie powinien być typowym menadżerem, tylko powinien jakby wspierać jakby cały swój zespół i wspólnie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych przez zespół czy przez organizację celów. I tutaj jeśli chodzi o takie umiejętności dodatkowe, właśnie które charakteryzują może takiego menadżera BIM, ale jako lidera, tak? Może nie na samego menadżera, ale również jako lidera, to na pewno taka osoba pełniąca tę funkcję powinna być przykładem dla innych. Powinna szanować innych, słuchać również jak najbardziej. No i ze względu na pełnioną funkcję również jakby wymagane będzie podejmowanie pewnych decyzji i to na pewno nie powinno być jakąś blokadą ze strony właśnie menadżera BIM. Także to takie dodatkowe jeszcze umiejętności, które charakteryzują właśnie menadżera BIM, ale nie tylko jako menadżera, ale jeszcze jako lidera zespołu. Powiedzieliśmy sobie o umiejętnościach, jakimi powinna osoba pełniąca tę funkcję, jakimi powinna dysponować. Teraz przejdziemy do obowiązków. I oczywiście te obowiązki będą różne w zależności od tego, jaką stronę ta osoba będzie reprezentowała, tak? Te obowiązki będą inne w przypadku inwestora, w przypadku projektanta, czy w przypadku generalnego wykonawcy i za chwilkę je sobie oczywiście wymienimy. I to jest zgodnie jakby z tą definicją, jakby wskazaną w podręczniku BIM Standard. Jeżeli mówimy o tym menadżerze BIM ze strony inwestora, to tutaj będziemy częściej posługiwali się właśnie tą funkcją menadżera informacji. I właśnie jeśli chodzi o tego menadżera informacji,
to do jego obowiązków w pierwszej kolejności będzie na pewno należało zdefiniowanie strategii zarządzania tą informacją w procesie BIM. Tak? W przypadku, kiedy na przykład inwestor jakby jest na początku tej drogi, jeśli chodzi o wykorzystywanie tej metodyki w swojej organizacji. Tutaj oczywiście jakby pierwszym zadaniem takiego menadżera informacji będzie jakby wdrożenie tego planu, tak, wykorzystywania metodyki BIM w organizacji. No i w ramach jakby tej strategii, która w ramach tego planu zostanie zdefiniowana, wykorzystywanie czy podążanie zgodnie z ustaloną strategią w ramach realizowanych przez tego inwestora kontraktów. Jeżeli tutaj jakby nastąpi ten etap związany z ogłoszeniem jakiegoś zamówienia, jakiegoś przetargu, no to w przypadku, kiedy oczywiście decydujemy się na wykorzystanie metodyki BIM w ramach tej realizacji, jakby takim kluczowym zadaniem, jeśli chodzi o menadżera informacji, będzie sformułowanie tych wymogów, wymagań BIM, tak, na podstawie których oczywiście ten projekt będzie realizowany. Kolejno, oczywiście już kiedy dojdzie do realizacji, no to menadżer informacji będzie jakby pełnił kontrolę oraz nadzór nad tym, czy kontrakt jest realizowany zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Oczywiście i przed etapem realizacji, i na etapie realizacji menadżer informacji powinien również sprawować takie, czy dostarczać wsparcie techniczne dla jakby całego zespołu, tak, z ramienia inwestora. Jeśli chodzi o takie wsparcie techniczne, no to tutaj oczywiście jakby najwięcej pracy będzie go czekało w związku z nauką jakby tych nowych narzędzi, które przez członków tego zespołu inwestora będą wykorzystywane. No i oczywiście menadżer informacji będzie brał również udział w trakcie, jakby przed oczywiście i w trakcie już etapu realizacji projektu z projektantami oraz w przypadku etapu realizacji, czyli wykonawstwa, również z wykonawcą. Jeżeli mówimy o menadżerze informacji, tak jak wspomniałem, tutaj jakby kluczowym jego obowiązkiem, który będzie właściwie czekał go na samym początku, jeszcze przed właściwie ogłoszeniem jakiegoś przetargu czy ogłoszenia o zamówieniu, będzie właśnie zdefiniowanie tych wymagań BIM. Tutaj chciałbym chwilkę się na tych wymaganiach zatrzymać i zwrócić Państwu uwagę na kilka takich obszarów, jakby kluczowych, tak, z punktu jakby dobrze zdefiniowanych wymagań, które powinny być jakby określone. I tutaj na samym początku, jeszcze przed właściwie przystąpieniem do opisywania tych wymagań, musimy zastanowić się, do czego de facto my chcemy ten BIM wykorzystać, tak? Te cele, które będziemy sobie definiować, one oczywiście będą różne w zależności od etapu, w ramach którego będziemy ten BIM wykorzystywać. One będą inne na etapie projektowym, inne na etapie realizacji oraz inne w przypadku etapu eksploatacji już obiektu budowlanego. Ale jakby ustalenie tych celów jest kluczowe z punktu widzenia, z punktu jakby zawartości tych wymagań, tak? Bo w zależności od tego, do czego ten BIM będzie przez nas wykorzystywany na poszczególnych etapach, to my musimy jakby te poszczególne obszary w tych wymaganiach uwzględnić. Jeżeli chcemy na przykład wykorzystać skanning laserowy, tak, przy wykorzystaniu skanerów laserowych, no to oczywiście musimy tutaj zinwentaryzować na przykład jakieś istniejące czy otoczenie, czy istniejący budynek, no to musimy sprecyzować wymagania dotyczące inwentaryzacji, tak, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj oczywiście te cele są kluczowe, jeśli chodzi o jakby zawartość tych wymagań BIM. I tutaj oczywiście pamiętajmy o tym, że BIM-u nie wprowadzamy na samego jakby wprowadzenia czy wdrożenia BIM-u, tak? Bo wszyscy tak robią i to jest modne, tylko BIM wdrażamy dla osiągnięcia celów. Jakby to, jakie cele sobie ustalimy, tak? Jakby przed jeszcze przystąpieniem do realizacji danego zadania, jest bardzo kluczowe, bo oczywiście później będziemy weryfikować, czy te cele zostały przez nas osiągnięte. Tak jak wspominałem, te cele będą różniły się w zależności od tego, na jaki etap powstają wymaganie. Bo tutaj oczywiście pamiętajmy o tym, że no, to też jakby jest zależne od
tego, czy przetarg jest ogłaszany przy wykorzystaniu tej standardowej formy, czyli na zasadzie projektuj, czy na przykład projektuj, wybuduj, no to te wymagania będą powstawały albo oddzielnie na etap projektowy, oddzielnie na etap realizacji, albo jakby powstaną wymagania połączone od razu na te dwa etapy. Także po ustaleniu celów, jakby kolejnym obszarem oczywiście, który w takich wymaganiach będzie poruszony, jest kwestia oprogramowania i formatów, które przez wykonawcę powinny być inwestorowi zamawiającemu dostarczone. I tutaj oczywiście ten zapis będzie, czy może być różny w zależności od tego, czy zamawiający jest zamawiającym prywatnym czy publicznym. Tak? W przypadku zamawiającego publicznego on oczywiście nie może wskazywać konkretnego formatu, tylko zawsze pojawi się wymóg dostarczenia tych modeli w formacie IFC, czyli w formacie neutralnym, niekontrolowanym przez żadnego producenta, oczywiście nie zapominając o dostarczeniu również tak zwanych formatów natywnych. Przechodząc dalej, bardzo ważny aspekt dotyczący klasyfikacji. No, ten temat, ja mam takie wrażenie, że jest troszkę pomijany w tych właśnie publikacjach, które ostatnio się, jeśli chodzi o ten nasz rynek polski, pojawiły. No, jakby wszyscy wskazują, że nie ma jakby klasyfikacji, nie powstała na razie klasyfikacja, którą można byłoby wykorzystywać jakby do celu właśnie tego modelowania, jeśli chodzi o nasz rynek. To sugeruje się właśnie wykorzystywanie tych klasyfikacji, które gdzieś tam funkcjonują już na rynkach zagranicznych. No, my jako AEC Design, w przypadku, kiedy definiujemy takie wymagania, jakby sugerujemy i doradzamy, żeby jakby wprowadzać jednak swoje indywidualne klasyfikacje i do przykładu za chwilkę takiej klasyfikacji przejdę. Zanim do tego przejdę, to jakby chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, do czego taka klasyfikacja jest nam potrzebna. W pierwszej kolejności ona de facto określa dopuszczalne nazewnictwo komponentów modeli, na podstawie którego jesteśmy w stanie później odfiltrowywać interesujące nas elementy, tak? Tworzyć grupy na bazie jakiegoś wspólnego parametru, który właśnie do tych celów klasyfikacji został wykorzystany. Tak jak wspomniałem, my wspólnie z naszymi klientami, oczywiście znając te jakby minusy i wady tych zagranicznych klasyfikacji, no, które bardzo często są trudne, jeśli chodzi o ich interpretację i szczególnie wykorzystywanie już w trakcie później realizacji projektu, jakby sugerujemy, doradzamy, wręcz tutaj jakby przekazujemy pewną propozycję, która została wypracowana na bazie właśnie naszych doświadczeń, jeśli chodzi o klasyfikację tych elementów w ramach modeli BIM. I tutaj jeśli chodzi o naszą klasyfikację, to my te elementy klasyfikujemy przy wykorzystaniu dwóch parametrów. Przy wykorzystaniu parametru branża, który określa nam, tak, do jakiej branży dany element należy, bo rura może pojawić się i w prądach, i w instalacjach rurowych, i w instalacjach wentylacyjnych, tak, na przykład. I taki dodatkowy parametr u nas na przykład, który nazywa się kategoria, właśnie definiuje nam to, co to jest za element, tak? Na przykład na przykładzie konstrukcji, czy jest to ściana, strop, belka, słup i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby najpierw wyodrębniając branżę, wyodrębniamy następnie kategorie w ramach danej branży. I też proszę zwrócić uwagę, że w przypadku tych kategorii nie wchodzimy bardzo w szczegóły odnośnie typu, rodzaju, usytuowania elementu, z tego względu, że my te szczegóły określamy już za pomocą parametrów, czyli informacji BIM, tak? Które znowu definiujemy w ramach innego załącznika, tak zwanego LOI, tak? Czy na przykład zawartość informacji, tak jak to u nas jest określone. To była klasyfikacja. W kolejnym kroku, w ramach jakby konstruowania takich wymagań BIM, musimy się zastanowić, na jakim etapie chcemy, żeby dany element pojawił się w modelu, tak? Występują elementy mniej lub bardziej szczegółowe, które doszczegółowiają nasz projekt. Natomiast no, oczywiście nie wymagamy od razu, że wszystkie elementy pojawią się na etapie na przykład koncepcji wielobranżowej, tak? Czy koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej. Stąd my na przykład w przypadku naszych wymagań, które definiujemy, wyodrębniamy poszczególne etapy, w ramach których taki projekt będzie powstawał, no i za pomocą takich X-ów później definiujemy, czy dany element ma pojawić się na danym etapie, czy też nie. Kolejny załącznik definiuje właśnie tą zawartość informacji, czyli to tak zwane LOI, tak?
czyli te wszystkie parametry, które w poszczególnych komponentach tych modeli mają się pojawić. I my znowu jakby ten załącznik, czy ten nasz załącznik bazuje na klasyfikacji, którą sobie ustaliliśmy, czyli znowu dla każdego elementu z klasyfikacji przypisujemy parametry, które mają się jakby w tym elemencie pojawić na poszczególnych etapach, tak, bo to też również sobie definiujemy. I w jak największej ilości przypadków również staramy się określić dopuszczalne wartości, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że jeden projektant wpisze tą samą wartość w taki sposób, inny i to jakby powiela nam de facto te same wartości. I jakby też mogliście Państwo zauważyć, tak, że jakby przypisując te parametry do komponentów, bardzo często również umieszczamy te parametry w tak zwanych zestawach właściwości, dzięki czemu jesteśmy w stanie później, eksportując ten nasz model do formatu IFC, jakby zapanować nad tą ilością informacji, która w tych komponentach się pojawia. Dodatkowo one są właśnie posegregowane w ramach poszczególnych zestawów, dzięki czemu mamy jeszcze łatwiejszy dostęp do interesujących nas informacji. Oczywiście, jeśli mówimy o zawartości informacji, nie możemy zapomnieć w takich wymaganiach o szczegółowości geometrii, tak? Czyli ten tak zwany standard LOD. No i my znowu, uznając jakby te mankamenty, wady tych standardów, które, czy publikacji, które gdzieś tam funkcjonują na świecie, no już wypracowaliśmy sobie własny standard, tak? Który znowu odwołuje się do elementów z klasyfikacji, także tu nie ma ryzyka, że jakiś element, który pojawia się w naszej klasyfikacji, nie jest właśnie w tym załączniku definiującym szczegółowość geometrii opisany. I znowu jakby definiujemy w tym załączniku, tak? Czy dany szczegół ma się pojawić na danym etapie, czy też nie, tak? Dzięki czemu, jakby, dzięki tak jakby dokładnemu, szczegółowemu określeniu tych wymagań, no nie pojawiały się później na, jakby w trakcie już realizacji jakiejś niejasności, niedomówienia. No tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie w trakcie naszego webinarium omówić wszystkich jakby obszarów, które w ramach takich wymagań muszą zostać poruszone, czy powinny zostać poruszone, tak? W ramach naszych wymagań również jakby określamy dopuszczalne jednostki wraz z dopuszczalnymi dokładnościami, tak, tych wartości dla poszczególnych parametrów, tak? Dodatkowo jakby definiujemy wymóg dotyczący podziału modeli, lokalizacji, w jaki sposób będziemy sprawdzali poprawność lokalizacji tych modeli w przestrzeni. Jeżeli zamawiający inwestor dysponuje jakąś platformą, tak, to również jakby pojawiają się te informacje dotyczące wykorzystywanej platformy. W przypadku, kiedy taką platformą nie dysponuję, to bardzo często pojawia się informacja, że jakby wykonawca czy projektant powinien taką platformę udostępnić. Oczywiście poruszamy również zasady dotyczące komunikacji, wymiany danych, wymiany plików, tak, na poszczególnych etapach. No i oczywiście również poruszamy temat tak zwanych kontroli jakości czy koordynacji wielobranżowej, no, z którą bardzo często kojarzy nam się właśnie na przykład detekcja kolizji wraz z określeniem wymaganych testów do przeprowadzenia, tolerancji oraz tak zwanych wyjątków kolizji. No i różnego rodzaju konwencje nazewnictwa dotyczące nazewnictwa plików, pomieszczeń, materiałów, systemów itd. itd. Tak? Także to są tego typu obszary, które w ramach takich wymagań BIM powinny zostać poruszone i to jest jedne z pierwszych zadań, które właśnie czeka takiego menadżera informacji, który reprezentuje inwestora w projekcie realizowanym z wykorzystaniem metodyki BIM. Przechodząc dalej, tutaj omówimy sobie teraz obowiązki, ale już BIM menadżera, na przykład ze strony projektanta. I po dostarczeniu oczywiście wymagań BIM przez inwestora, jakby pierwszym zadaniem ze strony BIM menadżera jakby reprezentującego biuro projektowe będzie opracowanie tak zwanego planu BIM. Tak? Ja tutaj, jeśli chodzi czy o wymagania BIM, czy o plan BIM, jakby posługuję się tym nazewnictwem jakby zgodnie z jakby tymi dokumentami, które zostały jakby opracowane w ramach tego projektu cyfryzacji procesu budowlanego. Także to też jakby nie są jakieś moje
moje wymysły, tylko jakby posługuję się jakby tym słownictwem, tym nazewnictwem zgodnie jakby z tym projektem. No i tam właśnie jakby plan realizacji BIM, tak to był definiowany wcześniej, jest tam zdefiniowany jako plan BIM, oczywiście tak zwany BEP. I to właśnie będzie pierwsze zadanie BIM menadżera ze strony projektanta. Również oczywiście jakby w ramach takiej codziennej pracy takiego BIM menadżera, który bardzo często jest również po prostu projektantem, tak, w biurze projektowym, jest tworzenie i aktualizacja różnego rodzaju standardów. Co to są standardy? Też sobie za chwilkę o tym powiemy. No i oczywiście będzie pewny również wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne, doradztwo dla członków swojego zespołu, jeśli chodzi o tworzenie i korzystanie z modeli BIM. Oczywiście, kiedy takie modele będą powstawały, tak, zgodnie z nakreślonymi wymaganiami oraz planem BIM, oczywiście jego obowiązkiem będzie również nadzór, czy one są zgodne z tymi właśnie wymaganiami. No i tak samo jak w przypadku menadżera informacji, menadżer BIM będzie brał udział w różnego rodzaju spotkaniach z zespołem inwestora oraz zespołem wykonawcy. Wspomnieliśmy tutaj o standardach BIM. Co to mogą być za standardy? No tutaj oczywiście biuro projektowe wykorzystując oprogramowanie klasy BIM na samym początku będzie musiało poświęcić odpowiednią ilość czasu, aby stworzyć tak zwane szablony projektowe, które no ułatwią jakby później tworzenie takich projektów, bo tutaj oczywiście pewnie zdają sobie Państwo sprawę, że samo oprogramowanie, czy jakby szablony, które dostępne są po zainstalowaniu oprogramowania, oczywiście efektywnej pracy niestety nie umożliwiają. Bardzo często również taki menadżer BIM w zespole projektowym na bazie swoich doświadczeń oraz na bazie doświadczeń swoich kolegów oraz koleżanek będzie definiował tak zwane dobre praktyki modelowania, które będą następnie przekazywane czy nowym członkom dołączającym do zespołu, czy jakby tym osobom, które pracują, ale na przykład jeszcze takiej praktyki nie znały. Tak zwane tips and tricks, tak? Czyli jakieś zasady ułatwiające, przyspieszające pracę w wykorzystywanym oprogramowaniu. Tutaj dobrą praktyką jest również tworzenie różnego rodzaju schematów procesów, które no jakby ten proces bardzo czytelnie i jasno opisują, tak? I tutaj nie mówimy tylko o procesach związanych z tworzeniem modeli BIM, ale ze wszystkimi jakby procesami powiązanymi, czy z codzienną pracą w organizacji, czy na przykład innymi procesami pobocznymi, które no, oczywiście w trakcie realizacji takiego projektu w biurze projektowym będą miały miejsce. No tutaj na pewno znacie Państwo, czy z własnych doświadczeń, czy z pracy jakby z innymi zespołami zewnętrznymi, problem związany z komunikacją, tak? I tutaj dobrze jest pewne zasady też zdefiniować, żeby ta komunikacja po prostu była łatwiejsza. I tutaj szczególnie jakby ważną rolę odgrywają różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, które właśnie taką komunikację usprawniają. I teraz przechodzimy do menadżera BIM, ale już ze strony wykonawcy, tak? On będzie trochę różnił się od menadżera BIM ze strony projektanta. No tutaj w przypadku, kiedy jakby powstaną oddzielne wymagania BIM na etap realizacji, tak, które będą definiowały wymagania dla tak zwanych modeli powykonawczych na przykład, które będą wykorzystywane przez inwestora na etapie eksploatacji obiektu budowlanego. Oczywiście wykonawca będzie musiał przygotować również plan BIM, który będzie odpowiedzią na te wymagania. No tutaj tak samo praktycznie jak w przypadku BIM menadżera ze strony projektanta. Menadżer BIM ze strony wykonawcy będzie również pełnił jakby funkcję takiego doradcy technicznego, jeśli chodzi o może już bardziej zasady dotyczące nietworzenia, chociaż bardzo często wykonawcy mają również w swoich zespołach osoby, które no, te modele tworzą, tak? Pomimo tego na przykład, że inwestor nie przekazuje modeli BIM, to bardzo często, szczególnie ci najwięksi generalni wykonawcy,
sami te modele tworzą, żeby jakby sprawdzić tą jakość tej dokumentacji. I w ramach takiego zespołu wykonawcy bardzo często pojawiają się tak zwani BIM modelerzy, którzy na podstawie jakby dostarczone przez inwestora dokumentacji takie modele tworzą. Także w takim przypadku również jakby to doradztwo będzie dotyczyło również zasad dotyczących konstruowania, tworzenia tych modeli, nie tylko wykorzystywania modeli dostarczonych przez na przykład inwestora. No tutaj, tak jak wspomniałem, jeżeli takie wymagania zostaną dostarczone na etap realizacji, to będą one dotyczyły właśnie tak zwanych modeli powykonawczych. I tutaj BIM manager jakby ze strony generalnego wykonawcy będzie musiał sprawdzać, czy one są opracowywane zgodnie z dostarczonymi oraz dostarczonymi wymaganiami oraz opracowanym planem BIM. No i tak samo jak pozostali menadżerowie, będzie brał również udział w spotkaniach z inwestorem oraz projektantem. Tutaj omówiliśmy sobie jakby obowiązki, które będą przypisane do menadżera BIM ze strony i projektanta, i wykonawcy. I tutaj jakby w przypadku tych dwóch funkcji, jednym z pierwszych obowiązków było właśnie opracowanie planu BIM. I tutaj chciałbym wspomnieć tylko bez jakby szczegółowego omawiania takich obszarów, oczywiście punktów, które w ramach takiego planu BIM będą poruszone i będą jakby przez takiego menadżera BIM i cały zespół właściwie zdefiniowane. I tutaj oczywiście w planie, tak zwanym planie BIM, pojawią się takie podstawowe informacje o projekcie, zostanie również przekazana informacja dotycząca zespołów skierowanych do realizacji projektu, zarówno ze strony inwestora i projektanta, czy też generalnego wykonawcy, wraz oczywiście z podaniem danych kontaktowych do poszczególnych osób. Również jakby w ramach planu BIM powinna zostać określona tak zwana odpowiedzialność, tak, czy wyszczególnione obowiązki poszczególnych osób, żeby tutaj nie było jakby niejasności, zasób, kto jest odpowiedzialny, tak? I tutaj możemy wykorzystać jakiś standardowy opis, standardowe tabele, a tutaj zachęcam również Państwa do definiowania tej odpowiedzialności w ramach tak zwanej macierzy racji. Przechodząc dalej, oczywiście definiujemy kamienie milowe, no i również jakby w takim planie BIM powinny pojawić się jakieś uwagi, sugestie, propozycje do właśnie tych poruszonych wymagań BIM obszarów, które sobie wcześniej mówiliśmy, tak? Czyli do klasyfikacji, do zawartości informacji, do szczegółowości geometrii. Jeżeli tutaj jakieś uwagi ze strony czy projektanta, czy generalnego wykonawcy się pojawiają, to one oczywiście w planie BIM powinny zostać wyszczególnione. No i właściwie po uzgodnieniu ewentualnych zmian w tych załącznikach, te załączniki powinny również jakby być załączone do tego planu i które jakby powinny przedstawiać jakby końcowy zakres jakby tego naszego zadania, tak? Oczywiście realizowanego zgodnie z wykorzystaniem metodyki BIM. W zależności od tego, czy konwencje nazewnictwa zostały już w wymaganiach BIM opisane, czy też nie, to bardzo często dopiero w planie BIM pojawiają się jakieś propozycje ze strony np. projektantów dotyczące czy nazewnictwa plików, czy tych pozostałych konwencji, o których wcześniej wspominałem. No i tutaj, jeżeli zostaną wybrane już konkretne rozwiązania, które będą wykorzystywane przez zespoły do komunikacji jako platformy wymiany plików, czyli tak zwane platformy CD, no to również w planie BIM powinny oczywiście pojawić się konkretne informacje, co to za rozwiązanie. Powinny zostać również przydzielone poszczególne uprawnienia do poszczególnych osób, tak? Czyli odnoszące się do dostępów do tych platform, do możliwości jakby tego, co jakby dana osoba na tej platformie będzie mogła de facto robić, tak? Czyli coś na rodzaju takich, znaczy dodatkowo jeszcze, tak? Powinny pojawić się jeszcze instrukcje, bardzo krótkie instrukcje, jakby opisujące sposób korzystania z tych platform, tak? Żeby też jakby szczególnie, no bardzo często jakby te rozwiązania są nowe dla tych osób, by troszkę im to zadanie oczywiście ułatwić. No i oczywiście opisujemy tutaj
szczegóły dotyczące koordynacji wielobranżowej, czy tak jak wcześniej wspomniałem, tak? Szczególnie jakby testów, które będą przez projektanta przeprowadzane, tolerancji, określonych tolerancji oraz tak zwanych wyjątków kolizji. Tutaj zresztą, jak to, to Państwo już mogliście zaobserwować, oczywiście z tą rolą menadżera BIM czy menadżera informacji jest nierozerwalnie związane wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania. Tych narzędzi, jeśli chodzi o metodykę BIM, jest bardzo dużo, tak? Oczywiście im więcej narzędzi zna taki menadżer BIM, no to lepiej, tak? Bo tak naprawdę bardzo często zdarza się, że w ramach każdego kontraktu, czy w ramach kolejnych kontraktów mogą być wykorzystywane różne narzędzia, tak? I tutaj szczególnie istotna jest taka wiedza odnośnie możliwości, tak? Czyli tego, co można w danym oprogramowaniu zrobić, też żeby w ramach coś na rodzaju konsultingu czy doradztwa, żeby coś podpowiedzieć, tak? Słuchajcie, tutaj istnieje takie oprogramowanie, umożliwia nam to, kosztuje tyle, a może wystarczy nam to oprogramowanie do osiągnięcia naszych celów, tak? Także tutaj dobór odpowiedniego oprogramowania do osiągnięcia właśnie tych celów jest bardzo ważny. Na pewno taka wiedza odnośnie tej funkcjonalności, która jest dostępna z poziomu tych programów, jest bardzo ważna, tak? Tutaj kilka przykładów jakby takich najczęściej wykorzystywanych programów, jeśli chodzi na przykład o koordynację wielobranżową, tak? No to możemy tutaj wyszczególnić Navisworksa, BIMVision, Solibri, Model Checkera, Revisto, Trimble Connecta czy BIM Collab Zoom. No i tutaj też, jeśli chodzi o platformy wymiany plików, tak? Czyli tak zwane platformy CD, również na rynku wykorzystywany jest szereg różnych rozwiązań. I tutaj widzicie Państwo te jakby rozwiązania, które są wykorzystywane, czyli na przykład BIM 360, BIM Project, bardzo często wykorzystuje się samego SharePointa czy OneDrive'a, tak? I dodatkowo jeszcze jakieś narzędzie do komunikacji. No ProjectWise, no, jeśli chodzi o rynek polski, jest, no, rzadko się raczej pojawia. Mamy Trimble Connecta, Connexa i oczywiście jeszcze rozwiązanie o nazwie BIMSync. I tutaj już jakby zbliżając się ku końcowi tego naszego webinarium, chciałbym też troszkę pochwalić się może, jeśli chodzi o nasze doświadczenie właśnie w pełnieniu tej roli menadżera BIM, czy też menadżera informacji. I tutaj możecie Państwo zobaczyć tych klientów, których reprezentujemy właśnie, jeśli chodzi czy o definiowanie wymagań, czy o konstruowanie planów BIM i później realizację zgodnie z tymi wymaganiami planem BIM i doradztwem technicznym, jeśli chodzi o zasady dotyczące i konstruowania i wykorzystywania tych modeli, tak? Także mamy doświadczenie zarówno jeśli chodzi o obiekty kubaturowe, jak i pełniliśmy już funkcję menadżerów BIM w ramach projektów infrastrukturalnych. Także zachęcam oczywiście do kontaktu. No oczywiście, aby umożliwić nam przekazanie naszej wiedzy, naszych doświadczeń i ułatwić Państwu tą drogę, jeśli chodzi o wdrożenie czy też wykorzystywanie metodyki BIM w ramach realizowanych przez Państwa kontraktów. I to chyba tyle z tych informacji, które chciałem Państwu przekazać. Mam nadzieję, że były dla Państwa cenne i wykorzystacie je jakby w ramach realizowanych przez siebie zadań. Zostało nam jeszcze parę minut, także jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to z chęcią teraz na nie odpowiem. Ja zerknę na czat, czy na czacie może jakieś pytania się pojawiły. A Revit nie jest głównym programem, Pan Krzysztof zapytał. Nie wiem, co ma Pan na myśli pod pojęciem główny program. No, Revit jest bardzo często wykorzystywany przez projektantów do jakby tworzenia tych modeli, tak? Zarówno jeśli chodzi o modele architektoniczne, konstrukcyjne, jak i modele instalacji, ale oczywiście w ramach wymagań BIM. No teraz w większości przypadków tak naprawdę nikt z góry nie narzuca oprogramowania, które jakby do celu właśnie tej wymiany informacji ma zostać wykorzystywane, tak? Tutaj projektanci mają jakby wolną rękę, jeśli chodzi o to oprogramowanie. Tutaj oczywiście to oprogramowanie
musi umożliwić w pierwszej kolejności oczywiście eksport tych modeli do formatu IFC i oczywiście zgodnie z określonymi wymaganiach, no, wymogów, tak, wytycznych, które my przynajmniej, tak, jakby tworzymy pod kątem właśnie formatu IFC, czyli nasze jakby wymagania są uniwersalne i każdy de facto może je spełnić bez względu tak naprawdę na użyte oprogramowanie. Także czy jeszcze są może jakieś pytania? Czy pan Krzysztof jeszcze coś chce doprecyzować? No tutaj jeśli chodzi o modele licencyjne, one są oczywiście różne w zależności od dystrybutora, który te rozwiązania dostarcza. Jedni dostarczają licencje jednostanowiskowe, licencje roczne, licencje wielostanowiskowe, licencje wieczyste. Także no tutaj jakby nie ma jednej zasady, tylko jakby sposób jakby dystrybuowania tych licencji jest uzależniony od konkretnego dystrybutora oprogramowania. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli więcej pytań nie ma, to ja bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym webinarze. Oczywiście zachęcam do kontaktu poprzez naszą stronę internetową i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Także bardzo Państwu dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego dnia.